Moda na modelarstwo, właśnie tak nazwaliśmy tegoroczną wystawę. Dlaczego? Dlatego, że moda wraca w różnych dziedzinach naszego życia i tak samo zauważam ja z perspektywy 25-letniego doświadczenia mojej pracy w modelarstwie, że jest coraz większe zainteresowanie modelarstwem. Dlaczego? Dlatego, że modele generalnie wiedzą po sobie, naliczyłem się kiedyś 16 zawodów i to jest bardzo fajny wstęp do tego, żeby dzieci, młodzież, a i tak dorośli mogli w praktyce poznać te różne dziedziny, tak? Bo przecież mamy i elektronika, i mamy chemika w modelarstwie, i fyzyka, i matematyka, i musimy się znać na meteorologii, więc jest to bardzo, bardzo rozległy temat i pozwala nam fajnie dotknąć go w takich małych próbkach, że możemy poprzez to potem wybrać którąś z tych dróg. Dlatego moda na modelarstwo wraca, zaczyna się dziać coraz więcej w Polsce i generalnie na świecie w temacie modelarstwa. Ktoś z was kiedyś sterował czymś? Kiedyś? Dzieciaki? Alan sterował, nie? Tak, już do tyłu. Tym się padła kółeczka. Tym skręcasz w prawo, tym skręcasz w lewo. My jako RCWLKP, czyli modelarze RC Południowej Wielkopolski, mamy własne lądowisko, na którym latamy akurat modelami zdalnie sterowanymi, ale na tej wystawie również gościmy tak naprawdę cały przekrój modelarstwa. Mamy modele kolejowe, mamy modele kartonowe, plastikowe, mamy auta RC, tak? Mamy śmigłowce, mamy bezzałogowe statki powietrzne, czyli drony. Także właściwie osoby, które zwiedzają tą wystawę, mogą w praktyce dotknąć no, całej dziedziny, jaką jest modelarstwo, tak? W jednym miejscu i to jest fajne, co też otwiera furtki, dlatego że jeżeli jest jakiś młody człowiek, nawet osoba dorosła, która by chciała zacząć, to spotka na tej wystawie właśnie modelarzy, którzy od wielu lat zawodowo aktywnie zajmują się tym modelarstwem. Może wypytać, może zadać pytania, poszukać inspiracji na dobrą sprawę, tak? Do tego, jaką dziedziną modelarstwa ewentualnie mógłby się zająć. To jest świetna sprawa, dlatego robimy te wystawy. Jest to pierwsza w Turku organizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Przystań. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Myślę, że nie ostatnia. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby w kolejnych latach one się też odbywały. I taką ciekawostką powiem, że obecnie rozmawiamy, tak, jak wspólnie zacząć robić warsztaty modelarskie w Turku. Ja osobiście sam zaczynam robić to zawodowo, tak, i mam pewien program taki, który sprzedaję, oferuję w szkołach. I tak samo myślimy, żeby to przełożyć tutaj właśnie stowarzyszenie Przystań, robić te warsztaty dla dzieci, dla dorosłych. Troszkę z innej beczki, troszkę odbiegnę od modelarstwa. Dlaczego modelarstwo jest jeszcze bardzo fajne? Jeżeli ktoś się interesuje trochę psychologią, to jest taki nurt psychologiczny, co się nazywa mindfulness, czyli my mind is full. Polega to na treningu uważności. I dzisiaj po czasach covidowych, po czasach, trakcie czasów, tak, idziemy w wojnę za granicą, to jest to bardzo fajne do tego, żeby się odciąć, żeby się wyłączyć, żeby właśnie skupić tą uwagę, żeby zadbać również o zdrowie psychiczne dla siebie, dla dzieciaków. I wiem też po sobie, że to mega fajnie wpływa na takie funkcjonowanie, na kondycję naszego zdrowia psychicznego. Nie musi to być modelarstwo, namawiam na różne inne formy, tak? Ale właśnie takiej aktywizacji się pod kątem robienia rzeczy manualnych. Tak?
polecam modelarstwo każdemu tak na dobrą sprawę. Można zacząć, nie są to wielkie koszty, żeby zacząć przygodę z swoim modelarstwem. Niezależnie czy będziemy robić, tak jak wymieniałem, kartony, modele kartonowe, plastikowe, zainstalowane, makiety kolejowe, cokolwiek. Tak? Nie otwarta jest na wszystko. Tak się dobrze składa, że ten rok pokazał nam pewne elementy, które są potrzebne młodym ludziom, ale także i starszym. Modelarstwo jest taką dziedziną, wydaje mi się, rozwojową, ale też podchodząc do tego w takim aspekcie psychologicznym, bo rozmawialiśmy też o warsztatach, bo nie wspomniałem tutaj, że mamy zamiar prowadzić tutaj warsztaty. Myślę, że to jest spójne, ten nasz nowy produkt, o którym powiemy zresztą później w dalszym procesie, jeśli chodzi o przystań, będzie miejscem, w którym musimy pomyśleć i zadbać o psychikę młodzieży, a jednocześnie, jeśli można to zespoić z hobby, wynik jest prosty, robić to dalej. Tak jak wspomniałem, my jesteśmy otwarci na każdą propozycję współpracy. W tej chwili jest taka wystawa. My już myślimy o następnym, przyszłym roku, żeby zrobić to z większym rozmachem. Oczywiście tutaj szukamy sponsorów. Natomiast widzę po ilości osób, która tutaj przeszła, że jest to potrzebne. I zwłaszcza ci młodzi ludzie nagle dowiadują się, że aż tyle tego jest. Ja sam nawet nie wiedziałem, że modelarstwo to jest tak szeroka dziedzina.